Szczęść Boże, kochani, witajcie w ostatnim tygodniu przed wakacjami Przetartego Szlaku. Kończymy w tym tygodniu rozważanie książki o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempisa. W tym tygodniu w trzech odcinkach poruszymy sobie trzy rozdziały z drugiej księgi. Natomiast trzecią i czwartą księgę już zostawimy, ponieważ to są dialogi między sługą a Panem. One mają już trochę inny charakter. Najwięcej takich ciekawostek, mądrych zdań, wskazówek znajduje się w dwóch pierwszych księgach. Warto do tego wracać, warto się w to zagłębiać. Wysłuchajmy fragmentu na dzisiaj. Chrystus chciał cierpieć i być wzgardzonym, a ty śmiesz się na coś uskarżać? Chrystus miał przeciwników i obmówców, a ty chcesz mieć samych przyjaciół i dobroczyńców? Moi drodzy, my w Polsce żyjemy w czasach, które są dobre dla chrześcijan. Nie doświadczamy prawdziwego prześladowania. Nie mamy z tyłu głowy poczucia, że jutro możemy oddać życie za Jezusa Chrystusa. Z jednej strony to jest łaska, z drugiej strony zaciera nam się wtedy prawdziwa droga, do której zaprasza nas Jezus Chrystus. Droga taka jak naszego nauczyciela, czyli oddanie życia, możliwość oddania życia za Jezusa Chrystusa. Prześladowanie jest częścią życia chrześcijanina, ponieważ wynika ono z konsekwencji prawdziwego życia Ewangelią. Jezus powiedział wyraźnie: sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. O to właśnie chodzi, że mam naśladować Jezusa Chrystusa i nie mogę się tego bać. Kiedy więc wchodzę w życie religijne, kiedy wchodzę w życie wiary i tak naprawdę ciągle próbuję pójść na kompromis, że chcieć, żeby to życie było usłane tylko różami, żeby było super, żeby nie było żadnych złych sytuacji, żadnych trudności, żadnego cierpienia, wtedy tak naprawdę wchodzę w pewną sprzeczność. Tak nie da się żyć. To nie jest życie związane z życiem Ewangelią. Mam być gotowy na to, że mogę być prześladowany. Nawet do oddania życia. Czy tak będzie, to już zależy od Pana Boga. Ale ważna jest moja postawa. Prześladowanie jest znakiem inności od tego świata. Jeżeli naprawdę wybieram Jezusa Chrystusa, świat zaczyna mnie odrzucać, zaczyna mnie nienawidzić, ponieważ ja wybieram coś, czym świat nie chce żyć, co jest sprzeczne z życiem tego świata. Dlatego pytanie, jakie powinniśmy sobie tutaj w Polsce zadawać, jest nie tyle, dlaczego mnie prześladują, co może nawet, dlaczego mnie nie prześladują. Bo jeżeli doświadczasz w swoim życiu braku prześladowania, jakiegokolwiek, nawet słownego, jeżeli ze wszystkimi się super kolegujesz, masz samych przyjaciół jako katecheta, jako ksiądz, jako animator, wszyscy twoi znajomi, nawet niewierzący, cię cenią, to pytanie, z czego to wynika? Może właśnie z pójścia na kompromis? Może właśnie z tego, że ja nie daję świadectwa, zamykam swoją wiarę tylko w Kościele? Pamiętajmy dzisiaj, Kościół rozrastał się na krwi męczenników i nie chcemy się tego bać. Oczywiście prześladowanie samo w sobie nie jest dobre, ale może przynieść wielkie i dobre owoce. Dziękuję więc dzisiaj Panu Bogu za trud, jaki cię spotyka, za jakąkolwiek formę prześladowania, jakiej doświadczasz. Co by to nie było, wiedz, że tym samym naśladujesz Jezusa Chrystusa i oddaj to Bogu w konkretnej intencji.